Łączymy się z dziennikarzem Olegiem Bieleckim, Ukraina 24. Witam cię serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Polskę. Dochodzą do nas informacje, że macie problem z nadawaniem satelitarnym, związane jest to z atakiem rakietowym. Czy to prawda i jak wygląda u was ta sytuacja? Tak, to jest prawda. Dwie faktycznie rakiety padły niedaleko wieży, która nadaje sygnał, i to nie tylko dla Kijowa, ale dla większości miast Ukrainy. To jest taka chyba, nie znam czy największa, ale najpotężniejsza to na pewno taka wieża telewizyjna, ale nadal sygnał odbieramy, ale nie wszędzie. To znaczy na przykład w niektórych rejonach stolicy to mogę o tym mówić 100%. Nie było żadnego problemu z transmisją tej wspólnej telewizji, bo przypomnę, teraz nie mamy tak normalnie różnych telewizji. We wszystkich telewizjach leci jeden i ten sam program, który jest tworzony przez wszystkich dziennikarzy, wszystkich naszych telewizji nacjonalnych, ukraińskich to znaczy. Ale w niektórych rejonach Kijowa i być może gdzieś tam poddal od stolicy Ukrainy problemy pojawiły się po tym ostrzale. Najpierw oczywiście trzeba mówić nie o transmisji telewizyjnej, ale o tym, co przyniósł ten ostrzał, co przyniosły te działania Rosjan. 5 martwych ludzi. To faktycznie jest taki skutek, ten rezultat tego ostrzału, bo tam po prostu oni sobie szły niedaleko od tej wieży telewizyjnej. No i też jest rzecz taka bardzo, jak na mnie, symboliczna, bo ta wieża telewizyjna, ona stoi faktycznie akurat w kilku metrach od memoriału, gdzie podczas II wojny światowej, na tych terenach podczas II wojny światowej naziści zabijali ludzi, zabijali Żydów, zabijali Ukraińców, zabijali innych, ja myślę, że i Polaków tak samo. I faktycznie to jest takie miejsce. I teraz do tej placówki przyleciały dwie rosyjskie takie rakiety. Wracamy do sygnału. Już dostaliśmy oficjalny komunikat o tym, że sytuacja jest kontrolowana i tak potwierdzają, że przez jakiś czas być może nie dostanie ktoś sygnału telewizyjnego, ale to jest związane z przejściem na rezerw, na inną antenę, na inną taką wieżę. No i nadal każdy może dostać sygnał. No i teraz, jeżeli ktoś szuka tego sygnału, tej telewizji, być może obejrzają nas Ukraińcy w Polsce, tak? I też dla was, dla kolegów chciałbym powiedzieć, na internecie, na YouTubie nadal ta telewizja jest nadawana bez żadnego problemu. To jest bardzo ważna informacja. Właściwie teraz to widzicie. To jest bardzo dobra, ważna informacja i dobra informacja, że wciąż mimo tego ostrzału rakietowego nadajecie, pracujecie, relacjonujecie to, co się dzieje w waszym kraju. Także i my możemy to śledzić i mieć informacje na bieżąco, sprawdzone informacje. Powiedz, jak wygląda wasza codzienna praca, bo na pewno w tych realiach wojennych jest arcytrudna. Jeżeli chodzi o moje pracę, to raczej taka komunikacja przez Skype'a, nagrywam jakieś rozmowy, jakieś wywiady. Bardzo dużo czasu u mnie zabiera rozmowa, komunikacja z kolegami z zagranicy, bo przecież jak umiem rozmawiać w języku polskim, ale tak samo w języku niemieckim, to przez cały czas komunikuję z państwem, z waszą telewizją, z innymi telewizjami w Polsce i w Niemczech. I to faktycznie być może nie jest taka praca dla tej telewizji wspólnej, ale teraz mamy ludzi, którzy tam pracują w tej chwili, tak? Ale ja już rozmawiałem ze swoim szefem, z tymi ludźmi, którzy teraz pracują. Oni mówią, słuchaj, no jak masz taką możliwość, jak masz taką opcję o tym mówić na otwarty świat, no to pracuj w taki sposób. Też problem jest z tym, że nie można dojechać do których miejsc tutaj w Kijowie, na przykład z lewego brzegu do prawego brzegu, bo są bardzo utrudniony przejazd przez mosty kijowskie. No i dlatego po prostu pracuje faktycznie teraz w tej telewizji ten, któremu jest łatwiej dotarnąć do miejsca i nadawać taką transmisję, pracować jako moderator, jako dziennikarz, jako pracownik techniczny.
A powiedz, jak wygląda kwestia waszego bezpieczeństwa? Rozumiem, relacjonujecie nie tylko to, co dzieje się w Kijowie, ale w całym kraju. Czy masz jakieś informacje od swoich kolegów, dziennikarzy, korespondentów, reporterów? Jak bardzo jest teraz niebezpiecznie i czy wszyscy z was są cali i zdrowi, a czy może ktoś jednak został ranny? No, słyszałem o tym, że w obwodzie chersońskim po prostu rozstrzelały dziennikarza jednego, to było prawie przedwczoraj, tak? Ale nie znałem tego człowieka osobiście. Jeżeli chodzi o te informacje, która do mnie dochodzi, jak wygląda sytuacja w innych miastach, no nie będę mówił teraz o Charkowie, czyli o Chersoniu, bo wszyscy widzieliście te wideo, te nagrywki, tą eksplozję bardzo potężną w Charkowie i no tutaj nie ma co mówić. Sami wszystko widzicie i możecie robić tego wyniki. Ale na przykład, jeżeli chodzi o miasta, czyli o wieści takie mniejsze, to też jest bardzo ważliwa rzecz komunikować o tym, że cały czas obserwujemy, że nie zapomniamy, bo dokładnie być może jakieś 30 minut temu miałem takie wiadomości od swojej starej znajomej z obwodu zaporowskiego. Ona mieszka na takiej, no faktycznie małej wsi i oni proszą przez cały czas, że tak, widzimy, że obserwujecie, widzimy, że pracujecie ciężko, ale nie zapominajcie na przykład o nas. Nie zapominajcie o południu Ukrainy, gdzie jest Melitopol, gdzie jest Zaporoże, gdzie jest miasto Berdiansk. Nie zapominajcie o jakichś mniejszych miastach. I to prawda, bardzo trudno donosić stąd informacje, bo nie ma tam aż takiej dużej ilości dziennikarzy. No i wszystko teraz próbujemy robić dlatego, żeby te ludzie, które teraz tam przebywają i trzymają obronę swoich małych miast, swoich wsi, żeby oni widzieli, że chodzi nie tylko o Kijów, Charków i Lwów, że chodzi o całą Ukrainę i to nie zależy. Mniejsze miasto, większe miasto, wieś, gdzie to jest terytorialnie, po prostu wszyscy jesteśmy zjednoczeni. To trzeba komunikować. Olek, zapytam cię o informacje, które do nas docierają, o próbie zamachu na prezydenta Ukrainy, prezydenta Zeleńskiego. Dokonać miała próbę zamachu grupa kadyrowców, która, jak informuje Aleksiej Danilow, przedstawiciel Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy, ta grupa została zneutralizowana. Czy ty możesz potwierdzić te informacje? To chyba pytanie do komunikatu oficjalnego, bo ja przez ostatnie kilka godzin, przez to, że aż tak dużo informacji do nas przychodzi, obserwowałem sytuację z telewizją i komunikowałem z państwa kolegami z telewizji Das Erste, to znaczy pierwsza niemiecka telewizja. To, o czym mówił Oleksij Danilow, ja myślę, że nie padną od niego jakieś niesprawdzone słowa, bo faktycznie to jest człowiek, który przedstawia pozycję oficjalną. No i jeżeli słyszeliście takie słowa od niego, no to można to uwierzyć. Można mówić, że to jest prawda. Na koniec cię zapytam o taką redakcyjną kuchnię. Za tobą widzimy kota. To jest członek redakcji. Czy jakaś historia się z tym wiąże? A to jest śmieszne, bo ten kot... To powiem tak. W tej chwili... Przebywam, bo ja właśnie w tej chwili nie przebywam w redakcji. W tej chwili ja przebywam u siebie, dokładnie w domu, ale czas pozwala nam, no i nasz widz wybacza nam to, że na przykład ja moderuję nie ze studia i na mnie nie jest taka ładna koszulka z krawatem i nie ma grymu, tak? Po prostu czas na to, czas jest inny. To dlatego siedzę w swojej kuchni. Normalnie mieszkam w swoim mieszkaniu ze swoją dziewczyną i mamy kota, ale w tej... sytuacji, w której teraz jesteśmy, tutaj przebywają ludzie z różnych mediów, tak samo z radia ukraińskiego. W naszym budynku mieszkamy sześcioro, no i nie tylko my jedni mamy kota, więc ten kot, którego widzieliście państwo, to nie jest mój kot, to jest jeszcze jeden, no i w sumie mamy tutaj dwa kota, sześć ludzi i nawet ja teraz pokażę, jeżeli państwo pozwoli, jeden taki malutki królik. Właśnie o to jest nasza taka wojskowa redakcja w tej chwili. Zwierzęta też trzeba ratować, mi się opiekować w czasie wojen. Bardzo ci dziękuję, Olek, za tą relację. Trzymajcie się ciepło, bądźcie bezpieczni.